Dzień dobry Państwu, jestem super niania i słyszałam, że to jest jakiś niegrzeczny chłopczyk, który koniecznie chce dostać klapsika. Dobrze, że Pani już jest, bo nie mogę sobie poradzić. A moja droga, głodego! Proszę mi powiedzieć, czym jest problem? A ja już się wszystkim zajmę. Dobrze, gdzie jest nasz chłopczyk? W pokoju. Niemożliwe. Śpi jeszcze o tej porze? Nie, ogląda telewizję. On ciągle ogląda telewizję, nawet przy jedzeniu. Jasiu, mamy gościa. On lubi taki zespół film. Może mu Pani zaśpiewa? Ja na znowu, no. Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie, że mnie bądźcie. Już nie lubię tego fera. Może będzie dalej, chociaż powiedział. Cześć, czarna małpa z telewizji. A co śpiewacie teraz z kolegami w parku na ławce? Będę brał cię. Brał cię. Chyba mnie. Cię. Nie, ja bardzo przepraszam, tak? Ja bardzo przepraszam, ale... Ile ten chłopczyk ma na koniecznie? 45. No właśnie! To czemu ja mam tu zapisane, że 4,5? 4,5 to ma! No we krwi! Będę wiercem przy sferze, dziwny nadziei przed rozstaniem. Będę snem o twojej matce, gdy smutnego coś się stanie. Będę belką u twojej nogi, równowagą lewej strony, co przyciśnie do podłogi i pewnością się twą stanę. Będę dziś też łowcą całą, stadem wilków obłąkanych, nosorożcem, matką milkiem, tak niedbale gdzieś wypchanym. Będę byle blond pięknością, co nie czyści już wcale, i z niewinną mylą dziecka między cycki pcha korale. Będę twoim bukmacherem, co na rogu czasem wita, kiedy dotkniesz mego ucha, to nie lubię, jakbyś pytał. Nieraz bardziej to się boję, bo mój potwór śpi pod łóżkiem, ale z niego chyba dupa, choć nieśmiały jest okrutnie. Na gość swoją wypowiadam, cieniem piersi na poduszce, a kochamy się w półmroku, niczym kreski dwie w komiksie. Choć nie lubię ciebie stale, częściej jednak cię uwodzę, wzrokiem, który, dobry Boże, nie ocenia i znów tak strącę. To dlaczego? Jola Miazga, rozmowy w kroku. Dobry wieczór Państwu. Tematem dzisiejszego spotkania jest zdrada małżeńska, czyli skok w bok. Jak zwykle do moich programów zaprosiłam wielu znakomitych gości, tak jest i teraz. Dzisiaj zaprosiłam specjalistę w tej dziedzinie, mojego męża Andrzeja. Przywitajmy Andrzeja! Już się dowiedziałeś, tematem dzisiejszego spotkania jest zdrada małżeńska. No właśnie się dowiedziałem, ale nie wiem, jak ty się dowiedziałeś. A, skończy, jestem dziennikarką. Ach, to ty jesteś tą dziennikarką, o której wszyscy tak mówią. Andrzeju, powiedz mi, czy ty mnie zdradzasz? No tak! No dlatego tu jestem, prawda? Czy to jest trudne? O mój Boże, będę w telewizji! To jest moja kochanka, to jest moja żona. Usiądźcie, proszę. Pomoże jakoś na Gertrudo. Usiadłaś na mikrofon. Nie wiem, co to jest. Rozmawiałeś właśnie o tym, co cię łączy z moim mężem. Stosunki. Czyli romans. Nie. Nie seks. Czyli łóżko. A łóżko, łóżeczko, propycik rewelacyjna jest praleczka, ma tak brrrr. I fajnie było na pianinku, co? Nie no, kotek. Na pianinku to ty się zrobiłeś taki smol. Powiedz Gertrudo, jak często się spotykacie? O, nie. Słuchaj, wiesz co, moja gna, jestem bardzo jego kobietą, rozumiesz? Bo kobiety muszą się wykształcać. I wiesz, po prostu ja chodzę na
pilates, make-up, angielskie chodzę, nie? Uważam, że kobiety muszą się dekształcać, ale przychodzi do mnie w poniedziałek, rynek wchodzi i tak jedziemy, jupi jaju, jupi jaju, nie, no czekaj, przecież jestem jeszcze u ciebie w weekendy. Nie no, no jak kotek, no przecież w weekendy tutaj mam widzenie z mężem, w pasa siedzi. Co? To ty masz męża? No, wiecie, no, żeby mieć kochanka, to trzeba mieć nawet męża. Hello! Natalia, prosimy wielkie brawa. Pomachamy się spotkami. Dobra. I ja Stefan. I jest Romualdo, jest stale, kto jest? Cywinie. Proszę. Machamy do siebie chusteczkami. A więc proszę Państwa, Emi Akademia, staraliśmy się Państwu to przekazać jakoś. Nie wiem, czy się udało. O! Jakaś muzyczka miła. Czy chcieliby Państwo coś jeszcze zobaczyć? Okej, okay, szkoda. Dobra. Ale was zrobił teraz. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to w takim razie zróbmy tak. To jest taka rzecz, którą przewidzieliśmy oczywiście, nieprzewidziana rzecz przewidziana. Proszę o marynaleczkę Magika. Proszę Państwa, zrobimy teraz coś takiego, co Państwo zapewne robią często w domu. Oto bowiem ja Państwu teraz zaprezentuję, jak ubawić gości. Goście Państwo zapraszają zapewne swoich gości, na przykład na rocznicę ślubu, prawda? 20 lat, 25, wiem coś o tym. I no ileż można oglądać ten sam... Możecie ściszyć trochę muzykę, to jak krzyczę. Dziękuję. Ileż można oglądać ten sam album, prawda, ze zdjęciami. Więc dobrze by było coś mieć po prostu, dla jakieś takie małe show domowe i tak dalej. Ja to sobie przygotowałem. Mam tutaj ze sobą. I ja proponuję Państwu, żeby robić sztuczki magiczne. Wszyscy się nudzą, jeden patrzy na drugiego, stare pretensje, a Państwo wychodzą, ciach, prawda, Copperfield. Także tylko jest jedna rzecz potrzebna. Nauczymy się teraz wspólnie razem pewnego zaklęcia magicznego. Dobrze? Uwaga, Państwo powtórzą wszyscy razem najprostsze zaklęcie. O! Dobrze? Bardzo proszę, wszyscy razem. O! Jeszcze raz, najgłośniej. O! Tak jakby na pół żyło, bo już koniec. A to nie, jeszcze 5 minut. Dobrze, a więc zaczynamy. Początek, proszę Państwa, ja proponuję najprostszy taki trik magiczny. To jest taki z workiem, prawda? To jest taki worek magiczny, do którego się coś wrzuca. On oczywiście jest pusty, powinien być, jest dobrze. I my do niego wrzucimy w dobie kryzysu. Może coś się uda, prawda? A więc wrzucamy kartę, to jest moja karta, to jest moja, kartę bankową, która tam wpadła. Teraz Państwa zadaniem jest powiedzieć oczywiście zaklęcie. No to Państwo pamiętają, tak? Wszyscy razem. O! I patrzymy, co nam takiego... Co nam takiego... Powinna być złota. Okej, nie ma. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jest karteczka z banku. Spieprzamy dziadu. Już jest wprowadzony, atmosfera. Słuchajcie. Co w tym lesie? Strasznie pusty las. Nie poprzedni.